Mówiliśmy niedawno w naszych wydarzeniach o elektrycznej śmieciarce, która jest obecnie testowana przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej. Przy tej okazji warto też przypomnieć o ciągle istniejącej możliwości osobistego odwiezienia niepotrzebnych urządzeń, przedmiotów i materiałów, które stanowią odpady komunalne. Temu właśnie służy PSZOK w siedzibie zakładu przy ulicy Staszica. Chciałbym też również zaprosić wszystkich mieszkańców do naszego punktu selektywnej zbiórki odpadów. Jest to punkt, który mieści się przy ulicy Staszica. PSZOK zmienia swoją oblicze z dnia na dzień. Poprawiamy jakość funkcjonowania PSZOK-u, dlatego wszystkich serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług. PSZOK odbiera praktycznie każdy rodzaj odpadów. Może to być zatem szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania, bioodpady, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, tekstylia i odzież, przeterminowane leki i chemikalia. Jedynym warunkiem dostarczenia tutaj odpadów pochodzących z gospodarstw domowych jest ich segregacja. Odpady posegregowane można bezpłatnie dowieźć na bazę i one zostaną w odpowiedni sposób przez nas zagospodarowane. W punkcie przy ulicy Staszica można też zostawić odpady, które stanowią pewien problem dla mieszkańców, takie jak termometry rtęciowe, gaśnice, puszki po farbach, lakierach, aerozolach, zużyte smary, oleje i kleje. MZGK może też odebrać od mieszkańców tzw. odpady wielkogabarytowe, czyli najczęściej meble. Świadczymy usługi odbioru wielkogabarytów, elektrosprzętu i to są zadania, które naprawdę polecam i z naszej strony dopełnimy wszystkich starań, żeby było to dobrze wykonane. PSZOK przy Staszica jest otwarty od poniedziałku do piątku od 10 do 18 oraz w sobotę od 8 do 16. Nie ma więc żadnego problemu, żeby pozbyć się w dogodny i bezpłatny sposób odpadów. To opcja, którą powinni mieć też na względzie ci, którym zdarza się odpady porzucać gdzieś w lesie.